Witamy Gostynin, witamy Gorzów, Racibórz. Jak to jest tam? Stokowce coś się zawsze zapomina. Dobrze? Koło witam, ale także... Jak to jest, że ja zapominam skąd jesteś? Jest niemożliwe. Proszę? Chcecie powiedzieć, że z Polski? No nie będzie Płock, Łódź. Krośniewice, Grudziądz, wielu. Pabianice czy Łódź? Proszę? Jedno i drugie. Piotrków Trybunalski? Jest. Gdynia? Domo. Co pominąłem jeszcze? Wałbrzych, jasne. Zasilili zespół. Coś jeszcze? To chyba wszystko. Tak. Zastanawiam się, czy jeżeli pozwolę sobie na wstępy, czy ja wykończę to, co przygotowałem na tą chwilę, co chcę wam przekazać, ale pokuszę się. Kiedy tydzień temu mieliśmy społeczność, zwyczajną, niedzielną społeczność w Kutnie, to nie spodziewałem się, tak jak często może ty się nie spodziewasz, kiedy Bóg cię zaskoczy, że Bóg cię zaskoczy. Więc kiedy mieliśmy nabożeństwo wieczorem, mówiłem po raz gdzieś 10 w tym miesiącu na temat tego, że Bóg nas kocha i przyszło to coś. Jak to widzisz, co siejesz, w pewnym momencie możesz zbierać. Chociaż nie wiem, czy dlatego, że ty mówiłem, czy nie po prostu przyszło to przemożne doświadczenie, upragnione, utęsknione doświadczenie tego, że Bóg jest obecny, że bardzo nas kocha i życzę sobie, żeby ta atmosfera, obecność, którą mieliśmy na nabożeństwie, żeby przynajmniej taka była na konferencji. Wierzę, że może się to spełnić i jeszcze bardziej myślę, że mamy dobry czas już w tej chwili, atmosferę tą właśnie, której pragniemy, ale jest jeszcze więcej. Tak jak na nabożeństwach, możesz być dotykany przez Boga tak zwyczajnie, ale może być moment, kiedy Bóg ciebie tak dotknie, że czujesz, że namaścił cię, że czymś cię przeniknął. I to, co działo się na nabożeństwie, to myślę, bo ja oczywiście w sferze odczuć, nie emocjonalnej, wierzę, że mamy odczucia w naszym duchu, to coś więcej niż emocje. To jest coś takiego, co może ze sobą zabrać. I ja w poniedziałek pomyślałem o tym, jak było w czasie uwielbienia na nabożeństwie. I od razu miałem takie pragnienie, żeby usiąść sobie z Biblią, wziąć notatki, popatrzeć, siedzieć. Pomyślałem, to będzie dobry czas, kiedy po prostu usiądę przed Bogiem i będę znowu wchłaniał tą Jego wspaniałą obecność i to poczucie Jego miłości i chwały. Aleluja. Ja jestem pewien, że Bóg ma coś takiego dla każdego z nas, zarezerwował, przygotował i Jego wizją, Jego planem jest, aby każdy wierzący miał czas, w którym nasyca się Bogiem tak, że kiedy potem pomyśli o tym, to chce mu się płakać ze wzruszenia, chce to przeżywać, chce jeszcze raz w to się zanurzyć. Ja wierzę, że Bóg ma dla nas ten rodzaj doświadczania i co mogę proponować, tęsknijmy za tym, pragnijmy tego. Idźmy w tą stronę, miejmy marzenia takie, aby przeżywać to, że Bóg jest, że może otoczyć, wypełnić, namaścić i sprawić, że będziesz marzył o tym, żeby znowu wrócić do Jego obecności i przeżywać, że On jest tak blisko i szczególnie to, że Ciebie kocha. Aleluja. Mam dzisiaj dla Was przesłanie i z nadzieją zacznę, że powiem to w taki sposób, żeby do Was dotrzeć. Żeby was przekonać o czymś, co Bóg właściwie do czego przekonuje każdego z nas, ale z różnym skutkiem. I to, czym będę się dzielił, to jest coś, do czego Bóg przekonuje mnie przez całe moje życie i nie jestem pewien, czy już wykonał pracę do końca w tym temacie, bo będę chciał mówić na temat dnia dzisiejszego. Albo inaczej mówiąc, odwrotnie będę mówił o zwlekaniu, które jest problemem w naszym chodzeniu z Bogiem. Albo inaczej będę mówił o dniu dzisiejszym, o którym Bóg powiedział teraz. W odróżnieniu od dnia jutrzejszego, o którym Bóg może ci powiedzieć, poczekaj.
kiedy będziemy nauczali o czasie z oczekiwania, który Bóg kładzie na nas, wtedy zrobimy temat pod tytułem jutro. Ale o to chcę teraz mówić na temat dnia dzisiejszego, aby pokazać, jak ważny jest dzień dzisiejszy ze względu na chwilę, w których Bóg mówi teraz. I jeżeli to nie wykona pracy w naszym życiu, to może okazać się, że życie będzie nam uciekało między palcami regularnie i my będziemy rozmieniali się z Bożą wolą i Bożym planem dla nas. A tak się po prostu składa, że kiedy Bóg mówi do ciebie teraz i mówi dzisiaj, to znaczy, że jeżeli poczekasz do jutra, możesz rozwinąć się z Bożym planem czasami nieodwracalnie. Są rzeczy, które Bóg przygotował dla nas na dziś i z którymi, jeżeli poczekamy do jutra, możemy już nigdy więcej w niej nie wejść. Tak, w pewnych sferach, w pewnych kwestiach Bóg jest na tyle dobry, że pozwala na zwlekanie i w końcu osiągamy coś nawet ze zwłoką. Ale jest wiele rzeczy, na które jeżeli poczekamy do jutra, to jutro będzie futro. To jutra już może nie być. To jutro może być zupełnie inna rzeczywistość i przesłanie i błogosławieństwo przygotowane dla ciebie może nieodwracalnie ciebie ominąć. To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego diabeł, znając tą wielką prawdę o dniu dzisiejszym, to nad czym intensywnie pracuje przez całe twoje chrześcijańskie życie, to jest nad twoim zwlekaniem. A więc będę mówił dzisiaj o dniu dzisiejszym, w którym Bóg mówi teraz. I także będę mówił o zwlekaniu, przez które diabeł mówi do ciebie jutro. Jeżeli macie Biblię i chcecie otworzyć, proszę bardzo, przyjrzyjcie się Słowu i tam warto swoje oczy zawiesić na kilku zdaniach, bo one mają w sobie właściwie zawartą całą treść dzisiejszego nauczania, a potem już skupimy się tylko na przykładach. Hebrajczyków, trzeci rozdział, od 10 wiersza, zobaczmy, do 14. I Bóg mówi o pokoleniu, którego Kościół jest odwzorowaniem dzisiaj. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali oni też moich dróg. Tak iż przysiągłem, w gniewie swoim nie wejdę do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy od początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I teraz zobaczcie, jak na wiele sposobów Bóg określił grzech zwlekania. Jestem przekonany, że ten rozdział mówi zatem o dwóch stronach medalu.
Z jednej strony naucza na temat dnia dzisiejszego, w którym Bóg mówi teraz, gdy głosy Go słyszysz, to jest ta chwila, w której nie możesz zatwardzać serca, to jest ta chwila, w której Bóg chce, żebyś usłyszał, a nie zatwardzając się, zrobił, przyjął teraz to, co On mówi do ciebie. Jeżeli jednak człowiek zwleka, czyli nie mówimy o kimś, kto koniecznie się buntuje, w sensie takim, że odmawia. Buntownicy to nie tylko ci, którzy mówią, nie, nie zrobię tego. Ale może się okazać, że te wszystkie określenia tutaj mówią o ludziach, którzy nie powiedzieli Bogu nie, powiedzieli jutro. Lub nie powiedzieli jutro, zgodzili się, ale zwlekali. I ten grzech zwlekania, popatrzcie, jak na różne sposoby został określony tutaj. Bóg mówi dziś, w 15 wersecie, gdy głos Jego usłyszycie, a zatem zatwardzicie swoje serce, to chociaż nie powiesz Bogu nie, możesz być człowiekiem, który się zbuntował. Potem jest powiedziane, któż to jest? To są ci, do których Bóg miał wstręt. Któż to jest? Ci, którzy byli nieposłuszni. Ludzie, którzy zwlekają. Mogą stać się ludźmi, którzy wzbudzają wstręt w Bogu. Wzbudzają wstręt i niechęć. I Bóg w końcu powie, że byli nieposłuszni. Zapytaj kiedyś, dlaczego? Nie weszliście w plan. Dlaczego mówię do was tak wyraźnie i nie zrobiliście tego? Wielu powie, tak, Panie, przecież zgadzaliśmy się, tylko nie dałeś nam wystarczająco wiele czasu na to. Bóg każdemu daje ten dzień, w którym do Niego przemawia. Są sprawy zachowane na jutro. Są wierzący, którzy cierpią na wielkie niedoczekanie i nie zgadzają się, żeby Bóg jutro dokonał tego, czego oni chcieliby dzisiaj, ale też bywa czasem odwrotnie. Bóg mówi teraz. I tak często wtedy wierzący odwlekają. Skąd ja to wiem? Za chwilę wam powiem. W 10 wersecie, zobaczcie jeszcze, Bóg mówi, zawsze zwodzi serce to pokolenie. Mówię pokolenie, które zwlekało lub które nie robiło dziś tego, co Bóg do nich mówił. Powiedział, mieli zwodzące ich serce oraz nie znali Bożych dróg. I to, na czym Bóg pracuje nade mną, co będziemy pokazywać za chwilę, i wierzę, że to jest coś, nad czym pracuję w stosunku do wielu wierzących, to jest, aby poznali Boże drogi, aby nie dali się zwodzić swojemu sercu, które za każdym razem robi coś takiego, co przeżywają na przykład wszyscy chcący wyjść z uzależnienia. Każdy, kto na przykład pije na głowę, pali, czy ćpa, lub jakiś grzech popełnia regularnie, i ma zamiar się z niego wydostać, to jedna z rzeczy, którą diabeł będzie mu mówił, za każdym razem będzie mówił, dzisiaj zrób to ostatni raz. Od jutra będziesz posłuszny Bogu. Czy to tak nie działało? Ilu tutaj ludzi było w nałogach, a ilu jeszcze jest? Czy nie zgadza się? Jeśli nie pyta się o nałogi, to o może jakieś grzechy, jeśli się powtarzają. Czy to nie jest tak, że kiedy postanawiasz, żeby z czymś skończyć, to diabeł ci mówi, tak skończysz od jutra. W przyszłym tygodniu będzie dobra okazja, by zaczął. Będzie konferencja za miesiąc, pojedziesz i zaprzestaniesz. Bóg mówi, by coś uczynił, tak zrobisz to, ale zastanów się najpierw. Więc zastanawiając się, zwlekasz. A wtedy diabeł właśnie robi coś takiego, co odwrotnie powinni robić wierzący. Kiedy diabeł namawia ciebie do grzechu, to tak na marginesie. Gdy diabeł namawia cię do grzechu i czujesz, że nie możesz się powstrzymać, to ty mu powiedz, no to może jutro. Dziś jeszcze tego nie zrobię. Rozmawiałem kiedyś z wierzącymi, tłumaczyłem, że to nie jest dobra koncepcja dla tych, którzy mają problem z grzechem. Powiedz diabłu, może jutro, jeżeli już czujesz, że prawie zgrzeszysz, powiedz sobie jutro. Dzisiaj jeszcze pozostań bez tego. Ale i w drugą stronę, diabeł tak właśnie cały czas sprawia, że chcemy zwlekać. A zwlekanie to jest praktycznie jak przekleństwo dla Bożego ludu i dla każdego, kto chce iść za Bogiem takim tempem, jaki Bóg ma dla nas. W tym roku miałem okazję zaobserwować
na osobę, która była w takim trudnym miejscu życiowym. Obawiałem się, że może będzie na tej konferencji, trudno byłoby mi przy niej to opowiadać, ale chyba też bym się zdobył. Dlatego, że ona złożyła swoje świadectwo publiczne na temat tego, co zrobiła, i to było naprawdę mocne. Podczas naszych misyjnych obozów, pewnego pięknego dnia miałem trudne nauczanie do osób, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach pod tytułem 7.1, czyli nauczanie na temat spraw pozamałżeńskich. I na koniec to było nauczanie na temat, to zrobiłem taki dodatek tylko na temat obcego jarzma, czym ono jest w świetle Bożego Słowa. I pewna dziewczyna podczas tego nauczania, tej samej końcówki tak naprawdę, zaczęła płakać. A więc już po zakończeniu nauczania podeszła do niej, żeby zapytać się, dlaczego płaczesz, co się stało. Powiedziała, że ona zrozumiała, kiedy słuchała tego nauczania, że musi coś zrobić. Półtora roku podejmowała decyzję, ale nie była w stanie tej decyzji podjąć, ponieważ ktoś jej wmawiał, ludzie, sama sobie wmawia, że będzie dobrze. Tymczasem Bóg dał mi przekonanie do serca, że potrzebuje zakończyć relację z pewnym człowiekiem nienawróconym. I usiadła i płakała. I ja mówię, no ale dlaczego płaczesz? Ona, ponieważ zrozumiała, że Bóg do mnie przemówił teraz i że muszę podjąć decyzję. Ja pytam się, czy mogę ci jakoś pomóc, czy potrzebujesz jakiegoś słowa? On mówi, dobrze, więc powiedziałem, wiesz, jest taka zasada, jeśli Bóg do ciebie przemówił dziś i wiesz, że Bóg cię do czegoś przekonał, to ja ci gwarantuję, że diabeł zrobi wszystko, byś poczekała z tym do jutra. A jutro powie ci dokładnie to samo. A za tydzień nie będziesz miała tej chwały i tej obecności i tej zdolności duchowej, która przyszła teraz z namaszczenia, które odczuwasz. A więc dzisiaj nie tylko masz objawienie i poznanie tego, co masz zrobić, ale masz moc, bo ona przyszła z góry właśnie, dotknęła cię. Powiedziałem, jeśli masz coś zrobić, to zrób to teraz. Ona powiedziała, dobrze, tylko muszę dojść do siebie. Więc płakała przez następną godzinę. Potem spotkałem ją za 2 godziny, bo po tym czasie wolnym, zapytałem się, jak tam? Ona powiedziała, już zadzwoniłam. Powiedziałam, wszystko skończone. Ja jestem zadziwiony. Tak, naprawdę zrobiłeś to? Ona powiedziała, tak, zadzwoniłam. Powiedziałam, wszystko skończone. Narzeczony już wziął urlop. Mieliśmy zaplanowany wyjazd na 2 tygodnie nad morze. Zadzwoniłam, powiedziałam, wszystko skończone. Od razu. Byłem pod wrażeniem. To jest niesamowite. Przez następne dni tak próbowałem sprawdzać, jak ona się czuje ze swoją decyzją. Powiedziała, czuję się wolna. To był ciężar, który nosiłam 1,5 roku. A teraz czuję się uwolniona w tym wszystkim. Jest dobrze. I widziałem taką determinację w niej. Nie wiem, jak to wygląda z nią w tej chwili, bo do obozu nie widzieliśmy się. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Ale zobaczyłem, że są wierzący, których stać na to, żeby kiedy usłyszą głos Jego dziś, by uczynić to, co ten głos mówi teraz. I ich zwycięstwo jest wtedy wielkie. Orety, spotkałem takich ludzi, którzy odwlekali. Odwlekali. W Dziejach Apostolskich czytamy 24-25 o Feliksie, który przesłuchiwał apostoła Pawła. Apostoł Paweł głosił mu Słowo Boże. Słowo Boże dotarło do Feliksa, poruszyło jego serce. Przekonywać zaczęło jego wnętrze. Może był bliski nawrócenia, ale zawahał się. Diabeł mu powiedział, na razie wystarczy. Dokończymy tą sesję później. I Feliks powiedział, na teraz dość. W sposobnej chwili każe cię zawezwać znowu. Jak domyślacie się, ta sposobna chwila nie nadeszła dla Feliksa. Chociaż chciałbym się mylić, może go w niebie. Jeśli go spotkam, będę mile zaskoczony, obym właśnie go tam spotkał. Niedawno była też sytuacja, obserwowałem w gronie znajomych, pojechaliśmy z rodziną do Płocka, byliśmy na jakiejś, to była pizza, czy to były ciastka? Coś to było takiego, w każdym razie fajnie, towarzysko. Byliśmy u naszych przyjaciół w domciu i mieliśmy sobie towarzysko dyskutować.
I akurat padło takie hasło, że niektórzy gdzieś wyjeżdżają na 2 tygodnie za granicę. Nie trudno się domyślić, że najprawdopodobniej do Holandii, że wyjeżdżają. I pewna osoba usłyszała, tak, wyjeżdżają? To ja też bym chciała. Powiedział, dobrze, to słuchaj, później nam przy telefon. Teraz zjedzmy ciasto, wypijmy kawę. Mamy tutaj zupełnie inny temat. A ona powiedziała, nie, daj mi ten telefon teraz. Dobrze, jak ci zależy, proszę, zapisz sobie, żebyś nie zapomniała. Ona mówi, teraz idę dzwonić. Mówi, oszalałaś, teraz jemy ciastko. Ona mówi, nie, teraz idę dzwonić. Wyzwania do jednego, wyzwania do drugiego. Bierze jakieś tłumacze, już dzwoni za granicę, już załatwia. I mówi, jakaś gorąca dziewczyna. Zaskakujące, czy naprawdę jesteś tak agresywna w swojej życiu? Ale później, kiedy myślałem o tym w ciągu tygodnia, był taki moment, w którym Duch Święty przemówił do mnie. Mamy takie momenty w życiu, które prorokują do nas zupełnie nieświadomie. I czasami jest tak, że Bóg ci coś pokaże i mówi, patrz, tego, takiej postawy chcę od twojego życia. Ja pomyślałem o jej postawie, o jej takiej zapalczywości i natychmiastowej reakcji, bez względu na to, jak to się skończyło ostatecznie. Chodzi o zadziałanie, o inicjatywę, o wyruszenie, wystartowanie od razu. Bóg do mnie przemówił, tego właśnie chcę od twojego życia. I ona nie wiedziała, że tą postawą prorokowała do mnie. Pomyślałem, jeżeli na konferencji będę mówił na temat dzisiejszego dnia, to chyba tą historię po prostu sobie przytoczę, bo ona pokazuje, jak ludzie potrafią, kiedy im na czymś zależy, zacząć się wstać, działać od razu. Jeśli to byłoby niesamowite, gdyby za każdym razem, gdy Bóg przemówi do nas, byśmy dokładnie tak reagowali. Roznieślibyśmy bramy piekła, wyrwalibyśmy je z zawiasów. Diabeł w te pędy leciałby. Wiele razy jadąc do Łasku albo do Zduńskiej Woli przejeżdżałem przez Szanek. I od pewnego czasu miałem na myśli, żeby zadzwonić do pewnej chrześcijanki, która tam samotnie mieszka i żeby zaproponować jej, że mogę ją zabierać do zboru Zduńskiej Woli. Przynajmniej zabrać chociaż raz. I za każdym razem myślałem sobie, zadzwonię do niej jutro. I w ten sposób dzwoniłem do niej przez około miesiąca. To jest właśnie stylowe. Aż któregoś razu przejeżdżając przez Szadek, przyszła mi nagle na myśl. I miałem wrażenie, że sposób, w jaki mi nagle przyszła na myśl, jest dla mnie rozpoznawalny. Często, kiedy Bóg czegoś ode mnie oczekuje, nagle kładzie mi coś na myśl i gdzieś serce mi mówi, że to jest właśnie to, co mam zrobić. Już prawie wyjeżdżałem z Szadku. Ale powiedziałem, o nie, chłopie, sam szykujesz to przesłanie, zacznij to praktykować. Zatrzymałem się normalnie, zatrzymałem samochód. Najczęściej, kiedy zwlekałem, kiedy byłem nieposłuszny Bogu, w wielu sytuacjach, to dlatego, że no nie chciało się zawrócić, a że już minęły 2 minuty, a że trzeba się jakoś obejrzeć. Zatrzymałem się, ale miałem walkę w myślach. Przecież kobieta, rzadko która, raczej chyba żadna, od razu nagle z domu nie wyjdzie. To jest zbyteczne dzwonienie. Potrzebuję tygodnia przygotowania. Nie, przełamałem się. Jednak zadzwoniłem. Ona mówi, dobrze. To gdzie jesteś i za ile będziesz? Za 3 minuty. Już wychodzę z domu. O, halleluja. Nie chodzi o to, jak wielką wagę ma ten fakt, że ona ten raz pojechała i więcej nie chciała na nabożeństwo do Zduńskiej Woli. Chodzi o sam fakt, że udało się chociaż w małej rzeczy zareagować od razu i zobaczyć, że coś może od razu zadziałać małe, ale cieszące. To taki zatem mały trening posłuszeństwa Bogu. Chłopie, ileż ty się tego uczysz? Ileż można? Całe życie. Ale nie warto przestawać, dopóki się tego nie opanuje maksymalnie. Tak. Wiecie, są pewne filmowe obrazy, które też dobrze mówią o tym, jak ważne jest posłuszeństwo natychmiastowe. Ostatnio oglądaliśmy z Benjaminem jakiś film
Jaki to był film, w którym aż sam Benek nie mógł wytrzymać, mówi, no, ktoś był nieposłuszny komuś. Ktoś był nieposłuszny i przez to nieposłuszeństwo tam akcja traciła. Aż Benek wyrwał się z krzesła, no zrób to, no posłuchaj się tam. Przypomniałem sobie, że to właśnie, może aniołowie nasi czasem patrzą na nasze życie jak na film i niecierpliwią się, mówią, patrz teraz, gdybyś to zrobił, albo gdybyś tego nie zrobił, tylko posłuchał. Byłby happy end, a tak mamy te rozwiązania często melancholijne czy beznadziejne. Ale może jakieś przykłady filmowe, które pokazują coś. Kto z was oglądał Jasona Bourne'a dwójkę? Ale co niektórzy. No więc to był taki super agent specjalista. Ci, którzy nie oglądali, no nie będę wam dokładnie mówił, co biega. Ale w każdym razie cała wywiadowcza agencja tajna amerykańska poszukiwała Jasona, żeby go załatwić. A w międzyczasie wszystkich, którzy mieli z nim wspólne, coś tam wspólnego. I jeden z dziennikarzy gdzieś tam dostał się do poufnych informacji. Groziła mu śmierć. I kiedy się spotkał z tym superagentem Bourne'em, to był taki moment na lotnisku w Londynie, kiedy ten Jason zorientował się, że jest obława i że za chwilę zastrzelono ich obu. Więc założył telefon, słuchawkę i telefon komórkowy dał temu dziennikarzowi i sam obserwował na pozycji dokładnie, co się dzieje i mówi, teraz się nachyl, zawiasz sznurowany, teraz stań, idź prosto. Nie zwalczaj z kursu, tutaj kamery obserwuje, że odwróciły się, idź dokładnie tym torem. Teraz tam wejdź, stój, nie wychodź. I ten człowiek w pewnym momencie nie wytrzymał napięcia psychicznego i wyszedł zza drzwi i natychmiast snajper go zastrzelił. Także niektóre obrazy, tak, są z filmu akcji, no to się może fajnie ogląda, ale niektóre obrazy pasują do życia ludzkiego, no zresztą są z życia wzięte, ale pasują do takiego powszedniego, zwykłego życia, jakie my toczymy. Duch Święty jest kimś więcej niż Jason Bourne nad nami. To jest coś więcej niż agent, który dokładnie wszystko widzi. On jest Bogiem! On naprawdę wszystko wie! I Słowo mówi, że On mieszka w nas! I tych, którzy są dziećmi Bożymi, prowadzi. I w twoich kluczowych momentach życia, nie mówię, że zawsze oczywiście, bo nie jesteś kukiełką na sznurkach, masz całe spektrum sytuacji, w których podejmujesz decyzje zupełnie samodzielnie, ale w kluczowych dla ciebie. On mówi nie. Teraz nie. Albo mówi teraz zrób to. Dzisiaj zrób to. Zrób to teraz. Dziś, gdy głosy go słyszysz, nie zatwardzaj swego serca. Nie buntuj się. Panie, ale jak to będzie? A co pomyśli? A jak to wyjdzie? A czy ja dam radę? A czy mi się uda? I wtedy, kiedy panika ogarnie, człowiek robi jeden, czasami dwa kroki niefortunnie i nagle mówi, jej, ale się głupi byłem, mogłem poczekać. Było tak dobrze, tak blisko. I jeden błąd. Ilu wierzących z powodu tego, że nie reagowali na przesłanie, które mieli w swoim sercu, stracili całe swoje życie tak naprawdę. Dzisiaj jest dniem twojego zwycięstwa, jeśli słyszysz głos i jesteś poddany jemu teraz. Inny obraz filmowy. Oglądaliście Raport Mniejszości? W pewnym momencie ten Tommy Cruise, który grał głównego bohatera, porywa tą wyrocznię, która wiedziała dokładnie, co za chwilę się stanie. Był taki ciekawy moment, kiedy on porywał ją za jej zgodą, prawie że, i ona pomagała mu ją porwać, ponieważ ona była wyrocznią, więc pomagała mu przed wymknięciem się już całej obławy, jaka była zastawiona na niego. I wtedy ona mówiła mu, stój, teraz baloniki są, teraz możemy przejść, teraz ukłócnij, teraz się zatrzymaj, teraz weź parasolkę. I w ten sposób umknęli. To oczywiście te filmy są jak bajki, ale twoje życie jest rzeczywistością. Jak czytasz Stary Testament, to widzisz, że tam Bóg naprawdę do nich mówił. Mówił, 7 razy okrążajcie Jerycho. Poczekajcie, nie teraz, jeszcze nie. Panie jutro, jeszcze nie. Jeszcze nie. Panie 7 dzień, to może za miesiąc to zróbmy. Nie, dzisiaj. Dzisiaj, teraz. Podnieście okrzyk bojowy, teraz, ruszajcie.
Tak samo jak było z przejściem przez Morze Czerwone. Bóg mówi teraz. Oni weszli we wodę, która się roztąpiła. Jakbyście czytali historię Izraela, historię proroków, to by się okazało, że Biblia jest wypełniona przykładami pokazującymi właśnie coś podobnego. Także kiedy słyszysz Boga i jesteś Jemu od razu posłuszny, to jest naprawdę, naprawdę niesamowite. Jeszcze ten obraz filmowy, to oglądał Gladiatora z kolei. Pamiętacie, jak tych niewolników na samym początku tych walk na arenie w Koloseum, kiedy wpuszczono ich z myślą, że zostaną za chwilę stratowani, okazało się nagle, że ten główny bohater, były dowódca wojsk rzymskich, po prostu przejął kontrolę nad sytuacją i powiedział do chłopaków: wszyscy zbierzcie się w jedną drużynę. Oni się więc na środku tej areny zebrali, podnieśli tarczy, ukucnęli za nimi według rzymskiej taktyki. Ktoś tam wychylił się. Kiedy się tylko wychylił, natychmiast strzała trafiła jego. Potem, kiedy Rydwany kierował się na tą grupkę czekającą na jakąś decyzję, on cały czas mówi: poczekać, poczekać, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, teraz. I zwyciężyli. Nasze życie jest przecież wojną. Biblia mówi, że jesteśmy na wojnie, że jest ktoś, kto krąży wokoło. I jest Duch Święty w tobie, który mówi ci: jeszcze czekaj, jeszcze czekaj z tym. A z tą sprawą już zacznij. I kiedy tego nie robimy, możemy później sobie podziękować. W Ewangelii mamy wiele takich podobnych, wręcz jak bajkowych przykładów. Jezus mówi do Piotra: Piotrze, idź, zarzuć wędkę, złowisz rybę i tam będzie miała w pyszczku dla ciebie wypłatę. On mu powiedział: Panie, jeśli takie cuda czynisz, no to wszystko jedno, kiedy pójdę. On powiedział: teraz. Idź. Więc Piotr poszedł i kiedy teraz, w tym momencie poszedł, tam były te pieniądze. Ja w życiu zauważę to już naprawdę dawno, że gdybym był odpowiednio posłuszny Bogu, ja byłbym normalnie dużo bogatszy. Autentycznie. Niektórzy, którzy znają mnie i myślą sobie, no żyję z wiary, Bóg mu daje, no to jaka to różnica? Ej! Bóg daje, ale czasami mówi, gdzie to jest. I mówi, idź teraz po to. I kiedy pójdziesz jutro, to możesz być zdziwiony. I ja byłem wiele razy zdziwiony, że ta ryba nie czekała do jutra z tym denarem w swoim pyszczu. I Bóg mówi, teraz, to idź teraz. Innym razem Bóg mówi do chłopaków, którzy całą noc łowili, powinniśmy powiedzieć zgodnie z czasami źle zrozumianą wiarą: ej, jeśli oni łowią, to powinni wiedzieć, że w końcu złowią. Tak, potencjalnie oczywiście, ale Duch Święty czasami chce skrócić tą mękę i powiedział: ej, teraz z drugiej strony. Panie, gdzie ty masz logikę? Po całej nocy zmagania mam znowu to robić z drugiej strony burtu, tylko jest metr praktycznie w lewo. Ja nie widzę różnicy. Na szczęście nie byli głupi. Powiedział: ale na twoje słowo. Ale na twoje słowo zrobię to. I na całe szczęście zrobił to teraz. Nie zatwardza swojego serca. Jak zbuntowani, jak nie znający Bożych dróg, jak ci, których serce ciągle zwodzi, jak buntownicy, jak nieposłuszni, teraz zarzucili sieć i nie mogli wyciągnąć tych ryb, których było 150. Widocznie były dosyć duże. Dopiero dowlekli je do brzegu i tam w kilkoro wyciągali je, używając sporych sił. Jezus mówi któregoś razu: idźcie. I tam będzie osioł przywiązany, weźmiecie go, ten ktoś wam powie coś, a sobie powiecie mu tak, przyprowadzicie go do mnie. O czym to jest mowa? To jest mowa o okolicznościach, w których Bóg niekiedy precyzyjnie mówi: to jest ta chwila, w której masz coś zrobić. To prawda, że twoje życie nie będzie składać się z takiego prowadzenia co godzinę. I może niekoniecznie co dzień. I niekoniecznie nawet co tydzień. Ale są okoliczności twojego życia, gdzie możesz potrzebować tego nawet co minutę. Ja miałem takie okoliczności. Przychodzą takie kumulacje w
w moim życiu, kiedy potrzebuję, by Bóg mówił do mnie ciągle. I są sytuacje, kiedy mogę mieć tygodnie i po prostu zrobiłem to, co miałem zrobić, lub też nie i dziękuję, do widzenia. I potem płynie pewna prosta do jakiegoś czasu. No, tak samo innego razu Jezus mówi do nich: idźcie, wyjdziecie do miasta, przed wami się pójdzie człowiek niosący dzban wody. Pójdziecie za nim, kiedy on będzie wchodził do domu, a wy za nim zapytacie czego? A wy powiecie, Pan nas przysłał i pyta się, gdzie jest izba dla mnie. Dokładnie musiała być wręcz na minutę, no bo przyszliby 5 minut później, ten człowiek z dzbanem już by sobie przeszedł, bo przecież tak długo się nie idzie ulicami miasta, prawda? Apostoł Paweł kiedyś usłyszał od tego, który mu głosił, od Ananiasza, mówi do niego Ananiasz: Pawle, hej, wstań, czemu zwlekasz? On się nawrócił, nie stało już nic na przeszkodzie, żeby został chrzczony. I Ananiasz mówi: nie zwlekaj, czego ty zwlekasz, człowieku? To jest pytanie, które Bóg zadaje wielu z nas tutaj dzisiaj. To jest pytanie, które Bóg zadawał wielokrotnie mnie. I może ktoś tutaj również teraz to pytanie słysząc, usłyszy odnośnie pewnych rzeczy, co do których Bóg do ciebie już dawno powiedział. A może mówi na bieżąco i mówi: hej, czemu zwlekasz? Czy nie słyszałeś, co było powiedziane? Dlaczego się wahasz? Można by całe kazanie napisać na temat tego, dlaczego ludzie się wahają. Ja lubię spisywać to w punktach. No, ale za 10 minut kończę, więc te punkty na inny raz. Miałem taki przypadek z jednym z miast. Co do wielu miast Bóg mi powiedział: rozpocznij. Rozpoczęliśmy tam pracę. Było miasto tak jak Łask, w którym czułem przez 2 lata, że mam rozpocząć, więc próbowałem. Z drżeniem zastanawiałem się, co dalej, jeżeli ciągle nie mogę tej próby sfiniszować jakimś sukcesem. W końcu po 2 latach pytałem się: Boże, czy to jest aktualne? Cały czas było jasne przekonanie: aktualne. W końcu sala się znalazła, rozpoczęliśmy. Ale było inne miasto, tak jak Stryków. Było intensywne przekonanie, żeby to zrobić. I pojechałem do tego miasta, zebrałem wiele adresów, do wielu miejsc, w których mógłbym coś wynająć, fakt, że drogi. Ale mógłbym. Brakowało następnego razu, żeby tam pojechać, żeby negocjować. I tak minęły 2 lata. I w końcu mówię: Boże, no to nie wiem, wyrzuć mnie z domu, wykopnij mnie, żebym w końcu to zrobił. I Bóg powiedział: czas przeminął. Ty nie możesz na razie nadchodzić. Był czas, był przedział, w którym miałeś się zmieścić. Teraz koniec. Mogą być sytuacje, w których dokładnie tak będzie. Ostatnio był nawet taki bardzo prozaiczny, domowy incydent, w którym zastanawiałem się, co zrobić. Kupić miał, czy zapłacić teraz pewien rachunek. Co zrobić? Ale miał może poczekać. No jeszcze dużo jest rzeczy do spalenia. Ale rachunek też może poczekać, ale różnie bywa z rachunkami. I pomyślałem, co pan za rachunek, ale przyszło jasne przekonanie, nawet się zdziwiłem, dlaczego to ma w ogóle znaczenie, ale przyszło jasne przekonanie: nie, kup miał. Dobra. Zamówiłem ten miał, przywieźli go jeszcze więcej niż zamówiłem. Trochę się zdenerwowałem. Ale z drugiej strony pomyślałem: nie no, jeżeli już słuchasz, idziesz za takim drobnym prowadzeniem, to wiesz, tylko wiesz. Za tydzień usłyszałem, że z powodu informacji, które są, pojawiły się w gazetach, węgiel i miał na składach, przynajmniej wiem o kupni Turku, nagle stał się na zamówienie. Wszystko wszędzie wykupiono, bo ogłoszono, że nadchodzi zima tysiąclecia. Nie mamy jeszcze prozów zapowiedzianych w tym miesiącu, ale z powodu samej informacji nagle okazało się, że zamiast 500 zł, to ona zaczęła kosztować 900. Zależy tam rzędu. Wystarczyło poczekać tydzień czasu. Miałbym problem z kupieniem za prawie 2-krotną cenę.
Kiedy takie proste fakty się skojarzyły, pomyślałem, to jest naprawdę piękne, żeby tylko usłuchać się. Mówię, Boże, to w tak drobnych rzeczach można reagować i widzieć rezultaty i to zaraz. To wspaniałe. Posłuchaj, pomału kończąc, wiesz, twoje życie w pewnym sensie przypomina trochę licytację. Walka toczy się o czas. Czas to jest ta jedyna rzecz, jak to niektórzy mówią, która nie będzie ci zwrócona. Może w przyszłości uda się z pewnej rzeczy zrezygnować i nieco rozciągnąć twoje możliwości korzystania z czasu, ale ten, który minął, minął nieodwracalnie. Więc tak naprawdę licytujesz się cały czas z Bogiem i z diabłem i jest taka trójca. Jesteście jak na łączach, tak jakby, nie wiem, kilku różnych buchmacherów przez internet razem ze sobą wspierało się, klikali i próbowali forsować jakieś zasady. I to tak wygląda, jakby był Bóg gdzieś na łączach, diabeł i ty, i cały czas negocjujecie o to, co zrobić z daną chwilą i kiedy zrobić to, co trzeba zrobić, a kiedy nie robić lub jak długo czekać, kiedy Bóg mówi, na razie poczekaj i nie działa. Cały czas się licytujesz. I w momencie, kiedy Bóg nie wygrywa w tej walce, to tak naprawdę twoje życie najwięcej na tym traci. Pamiętaj, to jest rzecz, do której jeśli dojdziesz w swoim życiu, jesteś błogosławiony. Teraz na pewno zrozumiesz to, co Bóg mówi, to co jeszcze powiem. Ale być może za objawienie tego niektórzy zapłacą latami. Moje objawienie osobiste, życiowe, które skarbem dla mnie jest takie, że zawsze to, co Bóg do mnie mówi, jest dla mnie najlepszym zyskiem, sukcesem, satysfakcją i powodzeniem, chociaż kiedy to przychodzi i w momencie, kiedy Bóg chce, bym to zrobił, wygląda, że On się czepia. Wygląda, że chce popsuć frajdę. Wygląda, że chce zrobić tak, żeby życie wyglądało szaro. Ale to jest tylko wykrzywiona perspektywa. To jest tylko fałsz, który diabeł wkłada ci na oczy. Prawda jest taka, że zawsze na końcu będziesz bardzo wdzięczny. Kiedy zrobisz dokładnie to, co Bóg do ciebie mówi, będziesz Pan zadowolony. Będzie radość. Jeśli się nie przekonasz o tym od razu, przekonasz się jutro, przekonasz się później lub przekonasz się na koniec swojego życia, że szczęśliwy byłbyś, będąc dokładnie posłuszny Bogu i im szybciej, tym więcej zyskasz. Tak. Parę rad na koniec. Pomyślałem, rozważając te wszystkie kwestie sam też nad sobą, że coś, czego potrzebuję chyba i oto tutaj padną pewne rady, może tobie się przydadzą, może chcesz je zapisać lub przyswoić sobie do pamięci, proszę bardzo. Pomyślałem sam sobie w tym roku, kiedy po wakacjach miałem parę jeszcze innych osobistych przypadków, z którymi nie mogę się z wami podzielić, bo były osobiste, ale perfekcyjnie dokładne. Kiedy Bóg mówił, powiedz to lub poczekaj, lub teraz. I nie zrobiłem i pożałowałem tego bardzo szybko. To przyszła determinacja do mnie, aby z tym znakomitym Bożym prowadzeniem zrobić tak, że kiedy moje serce będzie wiedziało, co mam zrobić, kiedy nagle zreflektuję się, że chociaż może nawet nie słyszę wyraźnie głosu, ale już wiem, co mam zrobić. Pomyślałem, ja muszę to głośno wyartykułować. Kiedy zorientuję się, co Bóg do mnie mówi, żeby czas mi tego nie ukradł, żeby zamieszanie nie rozmydliło tego, żeby jakieś negocjacje w moim sercu nie porwały tego, potrzebuję głośno wyartykułować. Bóg do mnie mówi, halo, słyszę to, że On powiedział. Ja wiem to w moim sercu, spostrzegam, że mam to zrobić. I zapisz to sobie. Ja sam do siebie tak powiedziałem. Ale teraz mówię także do ciebie. Zapisz to, co Bóg mówi. Szczególnie to, z czym ciebie najbardziej przyciska. A potem jeszcze jedna rzecz można dopisać, jeśli chcesz być bardzo praktycznym uczniem Pana Jezusa. Zapisz sobie, co zamierzasz z tym zrobić.
Kiedy wiesz, co Bóg do ciebie mówi, zapisz, co zamierzasz z tym zrobić. I jeszcze jedna rzecz. Zapisz po trzecie, rozpracuj to, może to być referat, jeśli ci się spodoba. Zapisz, dlaczego jeszcze tego nie robisz. Panie Jezu, dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu, która dziś, słysząc to przesłanie, ma szansę nie zatwardzać swojego serca. Jak tamci podczas buntu na pustyni, którzy zwlekali. Dzisiaj modlę się o każdą osobę na tym miejscu, która jeśli słyszy, i jeśli zdaje sobie sprawę, że Ty przecież mówiłeś, że może mówisz teraz, żeby przyszła determinacja do tych serc i żeby przyszła potężna zdolność z nieba, aby to wyartykułować głośno, co Ty mówisz do każdej osoby na tym miejscu. Aby określić, co zostanie z tym zrobione, co Ty powiedziałeś. Aby określić przeszkody, które sprawiają, że jeszcze nie przystępuje się do działania. Niech przyjdzie moc nieba, Panie, na każdą osobę tutaj. Aby zwlekanie przestało górować nad kimkolwiek, nad jakimkolwiek sercem. W imieniu Jezusa wszelki zły duch, który przejął kontrolę nad kimkolwiek tutaj przez filozofię zwlekania, przez ten system, przez ten tryb zwlekania. W imieniu Jezusa niech te osoby powstaną z tego w Bożym autorytecie, niech podejmą decyzję o niezwlekaniu i radykalnym, natychmiastowym posłuszeństwie. Niech przyjdzie ta determinacja do tych serc. W imieniu Jezusa. Aleluja. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli są osoby, które chciałyby przynajmniej w słowach zrobić jakiś krok, to proszę, powtórzcie za mną. Powiedz, w imieniu Jezusa. Nie zgadzam się na zwlekanie. Jeśli dziś Bóg powie do mnie teraz, nie będę robił tego jutro. W imieniu Jezusa przejmuję kontrolę teraz nad wszelkim duchem zwlekania i ociągania się. I powstaję z tego w imieniu Jezusa, aby być prędko posłusznym Bogu. Aby być zdecydowanym w wykonywaniu Twojej woli, Panie. Od razu. Teraz, kiedy do mnie przemówisz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I wszyscy mogą wiedzieć. Amen.